Jesteśmy na warsztatach dla studenckich liderów Fundacji DKMS. To już 13. edycja i jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam być z Wami od samego początku. Do tych wszystkich działań przygotują Was kolejne panele. Jak skutecznie poinformować, że na Waszej uczelni będzie odbywała się akcja rejestracji potencjalnych dawców? Jak wypromować swoją akcję w sieci? Powiem Wam, jakie są Wasze obowiązki. Jak wygląda droga dawcy w procesach medycznych? Od ilości wolontariuszy zależy tak naprawdę powodzenie. Starajcie się, żeby były to osoby otwarte, kontaktowe. Co jest ważne, to to, żeby inspirować przez historię. To jest dana kontaktowa, która zmienia się na rzadziej. Bez udziału social mediów żadne wydarzenie nie może się odbyć. Każdy kanał ma do zaoferowania coś fajnego. Małe miejscowości mają ogromny potencjał, dlatego że ludzie się jednoczą. Zaangażowanie mamy niesamowite, a to wszystko dlatego, że ona ma dla kogo żyć i o kogo walczyć. Maxowi udało się znaleźć bliźniaka genetycznego. Po Sabinie urodziło się dziecko. Pierwszy raz mamy aż tyle nagród. Możecie wygrać voucher na szkolenie. Staż Fundacji DKMS to jest 6-tygodniowa przygoda. A teraz czas na krótki test wiedzy na Was. To decyduje o zgodności między dawcą a biorcą. Kto nie będzie wiedział, to będzie miał do czynienia z Marcinem. Po prawej stronie znajduje się nasz czat. Teraz część integracyjna. Pokoje będą głównie służyły Wam już bez naszej trójki, żeby się lepiej poznać. W tej chwili możecie na czacie zadawać pytania. Czy przyjmując leki na stałe można zostać dawcą? Co myślicie o zrobieniu ogólnego konta na TikToku? Co w sytuacji, jeśli na uczelni działa więcej niż 3 liderów? Czy im więcej, tym lepiej. Z doświadczenia wiemy, że im więcej, tym lepiej. Jeść dobrą pizzę, pójść na plażę, popływać. Moje plany zostały dość szybko zweryfikowane. Stanąłem naprzeciwko lustra i nie poznałem siebie. Skoro tu jesteście, to doskonale wiem, że nie muszę przekonywać Was do idei dawstwa. Pozwalacie innym zostać bohaterami.